Cześć wam wszystkim, z tej strony Iker, gram tutaj w Diablo 2 Resurrected na single playerze bez Battle.netu. Necromant mam w tym momencie poziom 25, znajdujemy się w akcie trzecim. Eksplorujemy sobie tutaj wielkie moczary, posiadamy się do kurastii w ogóle. Powoli idziemy sobie na tutaj do normalu. Chciałbym tych szklecików jak najlepiej przygotować na piekielny poziom trudności. Wszystko co możemy po drodze. No i powoli sobie wszystko bierzemy, tutaj eksplorujemy. Nasz najemnik w tym momencie się wpakował na poziom 25, spoko. Wszystko w pewności 50 te. I to mnie dogonił z poziomami. Dzięki właśnie takiemu powolnemu przechodzeniu wszystkich lokacji, rozwalaniu wszystkich przeciwników. Nie mam tutaj nie wiadomo jak ustawień zrobionych na najwyższych szczeblach, ale bardzo ładnie tutaj mi wszystko wygląda. Hula, i to jest najważniejsze. W tych pierwszych odcinkach, kurczę, jakoś tak chciałem sobie wszystko na maksa ustawić, taki byłem podniecony tam grą. Myślałem, że mój komputer to wszystko utrzyma, a tu mi tak strasznie cięło na OBS-ie, że aż głowa mała, no ale też pierwsze odcinki nagrałem, to już nie chciałem ich usuwać. Kursetka wypadła. Złoto mi szybko wytrzymałości, nic po prostu ciekawego. Zamknięta skrzynia. Strasznie mnie intryguje taka skrzynka. Claymore mi wyszedł. Wypadł, znaczy taki miecz duży. Dwuręczny dla barbarzyńcy, nie dla paladyna. Cię pakuje na pierwszą linię frontu. Tutaj mamy punkcik nawigacyjny. Jezu, miecz. Dżungla ubierzców. Znaczy wielkie moczary. Tej bestii na razie atakować nie będziemy. Nie mamy czym, ani kim. Moje bestie muszą się odpowiednio ustawić, żeby wziąć i atakować. A ja włócznie z kości sobie tutaj nie... Nic nie dawałem za tych punkcików. Tak, chciałem się czegoś napić i się, kurczę, wykąpać przed nagraniem kolejnych odcinków, no ale już się w tym momencie tak wziąłem, wpakowałem, że sobie o tym wszystkim zapomniałem. Miałem chyba jakąś białą miksturkę, to się chciałem wrócić do tego oto miejsca, bo tu mamy jeszcze jedno przejście. Nas jeszcze nie było, mamy jakąś miksturkę, dobra. No tutaj sobie chwilę postoję, zaraz mi się to wszystko weźmie odnowi. Złoto bełty. Pełknię te pazury. Ostatnio mam tylko typu rękawiczki wypadły. Nóż i tak dalej. Ten podobny. Tutaj nie ma nic ciekawego, ale fajnie wygląda. Taka głowa gościa z czapką. Przeklinamy tutaj ostro wszystkich przeciwników. Kto wie co tam nekromant na nich bierze i mówi. Oruga Etychy. Nie mogę jeść więcej. Nekromanto, wiesz co ci powiem. Wrzucaj wszystko co masz, ale ruki podnoś. Jakieś fajne słowo rynczy chciałem sobie porobić. Mam nadzieję, że tutaj będę mógł sobie robić tak jak w tym pluginie. Te wszystkie słowa runiczne będą mi wchodziły. No. Czyli tutaj byliśmy, tam też byliśmy, wszędzie byliśmy. Okej, okay, no to lecimy tam, gdzie nas jeszcze nie było, moi drodzy przyjaciele, tylko powiedzcie wy, gdzie nas jeszcze nie było. No to dole chyba. Na prawo byliśmy. I udało mi się podnieść tą miksturkę, spoko, się cieszę z tego powodu. Złoto. I złoto.
zwiększone obrażenia tym wszystkim bestiom. Lekkie rękawice. Nie wiem, co już wszędzie byłem. Wszystko ładnie, co to ze mną, aż to zwiedziłem. Tak, ale lecimy do miasta, jest miasto. Udamy się do... Kurna ta. Ja cię kręcę, ile tutaj... Było tego całego chodzenia i zapierniczania. O, tu o, trzeba dojść jakoś, kurna to daleko. Ej, no gro. Tak. Identyfikujemy przedmiociki. Tak. Gdzie mnie sprzedawać plus 18 odporności na zimno? Mamy takie zemiaszcze przedmiociki. No nie chcę mi się szczerze skombinować, mój drugi przyjaciel, tam patrzeć, co ty tam masz ciekawego. Chociaż jakieś odporności by pasowały na błyskawice i tak dalej. Będziemy mieli niedługą walkę z bossem. Dosyć potężnym. A nie będę miał to. Później sobie wezmę i wyjdę z gry. I sobie postaram się ogarnąć troszeczkę postać, zobaczyć, czy będę mógł sobie zrobić jakieś sowaliczne i tak dalej. Okej. Okay. Nas jeszcze nie było, moi drodzy przyjaciele. Dżungla, opierz, zastanawiam się w tym oto miejscu, musimy tam, kurna, to do góry lecieć, no to lecimy. Żadnej sobie nie wziąłem tej miksturki. Biało jakby, co? Pewnie tutaj będzie wytrzymałość utrzymywać na dosyć dużym poziomie. Trzeba to jakoś przebiec, moi przyjaciele. Kurde, Akt 3. Dżungla upierzców. Gdybyśmy weszli do gry, to byśmy mieli tutaj przynajmniej przeciwników. Byśmy troszeczkę sobie naszą postać pod... ciągnęli do góry. Się skończyła, kurna, ta wytrzymałość, ale jazda. Są dwie możliwości, albo poczekam, aż nam się ta wytrzymałość od... odnowy. Sobie zrzucimy na razie okiem, tutaj się dzieje ciekawego. Zatrzymamy się i nasza wytrzymałość się też odnowi. Jo, i fajnie jest to zrobione, że w niektórych miejscach mamy różne typu okrzyki różnych bestii. Okrzyki, wrzaski i tak dalej. Nie zmieści się tutaj, nie trzeba na okrągło zapierniczać. I na okrągło to mamy zejść niżej. Tam przejdzie jakąś ścieżką. Lecimy na okrągło. No i mi się znowu wytrzymało i skończyła. Ale jasne. Mieliśmy zwłoki tego naszego całego bossa, no i mamy przejście do dolnego Kurest. Brał ty złoto. No i koszyki różnego typu. Kurnata. Tutaj będę chciał wszystko zwiedzić, we wszystko kliknąć. A w tym Kurest jest troszeczkę rzeczy. Te domki, jak to wszystko jest pięknie zrobione. Zwłoki jakiegoś gościa. Złoto, klucz szczerze mówiąc mnie nie interesuje. Szynka, która jest pusta, mam tu gdzieś jakiś punkt, nie wiem, gdzieś w okolicy, czy nie, nie ma. Jakiś bosik ciekawy. Miksturki do leczenia, lekkie rękawice. Tylko we złoto. By co to jakąś miksturkę do wzmocnienia bym sobie chciał wziąć i znaleźć. Małpa z zagłady.
jakieś małpy tutaj genetycznie zmutowane. Tam zmodyfikowane. Zmodyfikowane. Mi tutaj wyskoczyły. Jasne, jeszcze jakaś miksturka do wzmocnienia. Myślałem, że już mi żadna nie wypadnie do końca gry. Miksturka do trucizny. Ciężka skórzona zbroja. Miksturki do leczenia mi wypadają różnego typu. Kolejne zwłoki. Czekajcie, jak tam z siłą i tak dalej. 70 mam siły. Potrzebuję 75. W tym akcie jeszcze mamy jedną, kolejną tą chatkę. Złoto, złoto, duszącego gazu miksturka. I nie miga, tutaj będę zwiedzał tą lokację. Zresztą no, to jest taka lokacja, której ja nigdy nie zwiedzałem. Zawsze tędy biegłem na oślep do przodu. Zwój identyfikacji. Wszystkie książki jak fajnie ukryta. Tylko że pusta, no kurna ta. Jakiś hełmik mi tutaj wypadł. Przeszedł taki nekromanta, kurna, do wiochy wszystkich pozabijał. Bezlitośnie. Kość na tarczy, dobra jakość. I trupia głowa, dwie dziurki, 33 do obrony. To mam 34, to tam to jest troszeczkę lepsze od tych dwie dziurki. To ci sprzedać będę chciał, najprawdopodobniej. Kielecik kolejny. Tą trupią głowę sobie wezmę i zidentyfikuję. Jak co to powiem, zaraz ją wyrzucę. Coś ukrytego jest w tym pniu. To nie mam do kliknięcia, kolejny pień. Budująca mikstura. Złoto. No powiedz mi, moi drodzy przyjaciele, gdzie nas jeszcze nie było? Ty na lewo, tylko trzeba tam jakoś wziąć i przejść. Pusto, 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 pusto. No byłem w tych chatkach, kurna to. Zwój identyfikacji, bełty. No, dziwne, że tutaj punktu nawigacyjnego nie widzę. Tylko do leczenia. Zwłoki puste. Co my, na jeszcze jakieś bestie? Duże tarcze. Koszyki do rozwalenia. Ogromny miecz koloru żółtego. Pusto. Pusto. Lekkie pytowe buty dobrej kości. Pusto będzie. Podwójny topór dobrej kości. Tylko do życia, tam nawet dwie. Ale panowie, panowie. Wszystko co ty zajmiasz, tylko że... Jestem okomu na jakieś przedmiotiki fajne. Podnym miecz pod wielki talizm, zaraz sobie go weźmie i zbadam. Mam nadzieję, że to coś ciekawego będzie. Plus 5 do zdrowia. 20 do zdrowia by mi pasowało, ale 500 to trochę za mało. Buława. Czekaj, tutaj z prawej strony chciałem sobie jeszcze wszystko obczaić. Kurzona kosa. Złoto. 102 sztuki złota. Kolejna chatka, jest jakiś koszyk. A w nim nic ciekawego nie ma. Szkielecik. Uff.
Kurczę, jak nie chodzę i nie zabijam przeciwników, to tutaj to jest tyle tych właśnie wrogów do rozwalenia. Dziady nie chce wziąć i przepuścić. Taka chata zarośnięta. Skrzynka, tutaj na górze nie wiem czego. Nie było mnie. Gdybane i 78. 76, czuka za tym monecik. Kolejna skrytka, tylko do leczenia. Talizman do obczajenia. 3 do zależności przez przypadek, odpaliłem sobie tutaj tego. Portal do miasta. Mamy punkcik nawigacyjny, który nas szczerze mówiąc mi tutaj strasznie brał i interesował. Teraz sobie go weźmiemy i dostaniemy, zaraz sobie go weźmiemy i zaznaczymy. Zwłoki. Dolne Kurast, Bazar Kurast, kolejny punkcik nawigacyjny. Zębaty hełm dla barbarzyńcy. Korbacz. No weź tą, a strzały tutaj leży, myślałem, że to jest jakaś skrzynka do otwarcia. Jeszcze jest złoto, antidotum. Mikserka. Do gazu. No sprawdzimy sobie ten korbacz. 35 do zręczności potrzebuję, żeby go używać, tak? Wielkie berły. Tam do zręczności żadnych punkcików na razie nie dawałem. Nie wiem, czy będę dał do zręczności jakieś punkciki, szczerze mówiąc. Później już będę, jak będę potrzebował jakiegoś tam serca z dębu dla nekromanty, bym sobie chciał zrobić, no to bym potrzebował jakiegoś korbacza. Pusto w tym koszyku. Nieciekawa sytuacja. Szkielecik też, ciekawego nie ma przy sobie, takie fajne ognisko tutaj zrobili. Tylko domany, skrzyneczka, jakieś zwłoki, jakiegoś biednego kolesia. Byliśmy w tej chatce czy nie? Wszystko chcę kurczę obczać, jestem taki głodny z tych wszystkich przedmiocików, a nic ciekawego mi to nie wypada, jeszcze mam te koszyki do rozwalenia. Na kolejną lokację. Bazar w Kurast. Piekielne roje. Może wybuch słogu sobie tutaj sięgnął. Złoto. Pęknięta kolczuga. Rybka. Antidotum złoto. Tylko ja tak jak zawsze kurczę, no nie chcę chodzić za tymi przeciwnikami. Bardziej chciałbym, żeby to oni za mną brali, no i chodzili. Się wkurzę i będę tak znowu gonił na pałę. Było takie kurcze włóczenie się po tych miejscach, jest troszeczkę takie irytujące. Poprawię się na siedzeniu, czekaj się sobie godzinę jeszcze i siądę, bo już człowiek boli. Jajajaj, stary jestem. Mieję się. Dobra, bierzemy tych wszystkich przeciwników, rozwalamy, lecimy przod. Czempiona skinotacza. 3 sztuki. Podniosę sobie miksturkę do wzmocnienia pewnie. Rogaty hełm, tnące pazury.
to było dziwne, że czasami na chwileczkę wziął no obrazu. Obraz. Czyli go przyciemnił. Jakie mam wrażenia. Przekina wszystkich przeciwników. Portale mi tutaj wypadło. Pas jakiś mi wypadł też. Okej. Okay. Jak to wszystko wygląda superacko w tym momencie? Złoto. Czekajcie panowie, już do was tam lecę. Akolita. Jak oni chyba nie giną. Zakarumita. Święta kładowej kości. No i bełt. Czyli tutaj byliśmy. Dam jeszcze kolejną dosyć dużą chatę. No i wiele rzeczy w tych można kliknąć. Gdzieś bucikiem wypadły. Nie wiem jak ja idę. Odejdę sobie po tej lokacji. Bez żadnego planu. Kolejne piekielne roje. Skrytka. Złoto. Chyba jakoś dostać się nie można. Kowana zbroja dobrej jakości. Trochę złota. Też będziemy mieli świątynię, w której będziemy mieli też książkę jedną, jak dobrze pamiętam. Może być na tej lokacji. Wchód. Zrujnowana świątynia tam. Wiem, że może być też niebezpiecznie. Jak jest taka cisza i spokój, to ja się kurczę martwię, bo za rogiem będzie nas czekać pułapka pełna różnych przeciwników. Pewniczka Sarina. Żółty pierwszy mi wypadł. Jest ten cały piedestał z książką, która nas interesuje. Ta przeciążony. Pokaż ten pierścień. 100% zdrowy za każde trafienie, 17 do skuteczności ataków, 27 do many, plus 4 do zręczności. Fajne. Księga Lama Essana. Rozmawiaj z Alcorem. Nie mam zamiaru tracić dla ciebie czasu, dlatego przejdę od razu do rzeczy. Istnieje pewna księga o przedziwnych właściwościach, którą musisz dla mnie odnaleźć. Napisał ją dawno temu mędrzec imieniem Lam Essen, który zgłębiał tajniki magii z Katsimów i efekty obecności Mrocznej Trójcy w świecie śmiertelników. Czarną księgę zagubiono, kiedy dzieci Zakarum przejęły kontrolę nad tą krainą. Musisz ją niezwłocznie odzyskać. Wiedza, którą w niej zawarto, może nam pomóc w czarnej godzinie, która niebawem nadejdzie. Dzięki za informację. Jakie to szczerze mi to zadanie daje?
Ale fajnie, że mogę sobie to wziąć i odsłuchać. Nigdy tego czego szczerze mówiąc nie robiłem. Dzięki tej książce będziemy mieli chyba jeden dodatkowy punkcik. Nie, będziemy mieli 5 dodatkowych punkcików do naszych tych zwłoki. Do naszych atrybutów. Będziemy mógł sobie tam je dodać do siły, do zręczności, do życia, do energii. Do czego tam będziemy chcieli. 5 punkcików. Tylko 5 punkcików. Okay. Złoto, złoto, duży talizman do obczajenia. Od 1 do 5 obrażeń od błyskawicy. Ej, no kurczę, lagi miałem. Niesympatyczna sytuacja. Kupę kasy. Nic ciekawego poza tym nie widzą. Zwłoki. Jest zejście do kanałów na poziom pierwszy. Tam będziemy mieli już ostatnią część tego całego naszego przyjaciela. Mózg chyba Kalima, czy serce? Serce. No, a ja dziś tutaj miałem też punkcik nawigacyjny. Pusto. Nie, mamy złoto. Do kanału na poziom pierwszy. Gdzie jest tutaj punkcik nawigacyjny, mój przyjaciel, powiedzcie wy mi. Tam byliśmy w tamtej chatce. Mój kolejną to? Świątyni do zwiedzenia. A ja przed wejściem do takiej świątyni chciałem sobie znaleźć punkt nawigacyjny. Na górze byliśmy. Zwój identyfikacji. O kurczę, mam już za dużo pieniędzy. Jestem przeciążony. No to już mnie w tym momencie kłopie. Dobiłeś. Idziemy zdeponować złoto, da? Zdeponuj wszystko co masz. Nie tak. Weź wszystko, zdeponuj do wspólnej. Idę tam książkę wziąć i ten? Oddać moim przyjacielowi coś? Pozdrawiam cię. Idziemy. Dobrego dnia. Ormusowi posprzedajemy to, co szczerze mówiąc mi się do niczego tutaj nie przydało. Pierścionek może mi się przydać. Tutaj mamy jeszcze coś w tym? Łapustamy. Okej, idziemy. Alcorna, oddać mu tą całą książkę. Odnaleźć księgę. Powinna nam powiedzieć coś o naturze Mrocznej Trójcy. Aha, a co do ciebie? Nowe atrybuty. Kiedy księga wypełni swe zadanie, zgłębię jej sekrety. Fajny jesteś. 75 punkcików mam w tym dosyć spoko. Mogę sobie założyć tą czerwoną tarczę. W międzyczasie sobie wpakujemy do... Tutaj to sobie wpakujemy. Tutaj skoczy sobie naszego przyjaciela Hattiego. Może będzie miał coś ciekawego. Jo, mój przyjacielu ukochany. Ja sobie mam 25 szans, a 44. Bo na 34 szans, a 40. 35, 40 do obrony. 33 do obrony. Nie, tutaj na razie nic ciekawego nie widzą. Nie będę się nawet naprawiał po co. Nasza postać tyle walczy, że głowa mała. Mam jeden rubinek, co sobie go wpakuję też do skrzynki jakby co.
Las pająków Bazar w Kurast. Okej, podnosimy wszystko to, co możemy. Nie no, idziemy tej całej świątyni, tam będziemy mieli kolejnych przeciwników dosyć ciekawych do rozwalenia. Wtedy będziemy mieli też punkcik nawigacyjny, kurna, to ja bym sobie chciał zaznaczyć. Tylko tyle ganiania i na razie tego punktu nawigacyjnego ani widać, ani słychać. A w międzyczasie tutaj biorę ze wszystkimi przeciwnikami bawię. Ostro, coś mi wypadło, ja coś podniosę, nawet nie wiem po co. Złoto. Czyżby to był punkcik nawigacyjny? Nie. Idziemy do tej świątyni. Będzie tak, że jakąś świątynię wezmę i przegapię albo coś, to... Ja mam tutaj skrzyneczkę. Normalnie w tej skrzynce tutaj kurczę nic nie było. Się strasznie cieszę z tego powodu, że w tym momencie mi jeszcze też ciekawych wypadło. Tak, faktycznie ciekawych. Gościa na różdżka. Mamy jakieś tutaj miksturki demony? Mamy. Zaraz sobie weźmiemy, odnowimy. Łapka, jakiś szkiet sobie oberwał. Złoto, złoto, skórzane rękawice. Zwiększam obrażenia moim przyjaciołom. Długi miecz. Skrytka. Te bestiki. Taka wzmocnienia złoto. Karacynowa zbroja i nic poza tym ciekawego. Idziemy do tej środkowej sali, w której wczoraj wybyłem. Taka wytrzymałość rubin. Kurna papka jakaś znowu mi się oberwało. No i wychodzimy. Dwóch ciekawych bossów mieliśmy do rozwalenia, to pięknej zajmiaszczej lokacji. No to panowie, dosyć duże jest ta lokacja, nie widziałem, że tak zbyt miałem tutaj dużo miejsc, w którym będziemy mogli się wziąć, no i... Okej, górny Kurast. Bazar Kurast. Mamy przejście, ale punktu nawigacyjnego na razie nie. Nie wiedziałem, że to będzie taka lokacja, w której będziemy brać i błądzić. No i po tych wszystkich przeciwnikach. Ale nie ten przycisk. Czyli to zdanie zostało wykonane. Poszukaj serce Kalima. Pod bazarem. To w tym oto miejscu tam mieliśmy zejść właśnie do tych całych kanałów. A ja sobie chodzę, wystarczy bez niczego. Złoto. No co, gdzie mogę sobie zrobić 9 szkielcika. Zamknięty hełm, dobrej jakości, antidotum i tak dalej. Tylko do wzmocnienia. No i tutaj będzie punkt nawigacyjny, czy wiecie, że tak? Ale jazda. Dobra, czyli tutaj wszystko chyba już zwiedziliśmy, czy jest jeszcze jakieś miejsce, którym nas nie było. Chciał się już do miasta wrócić. No i zakończyć tą naszą serię odcinków na dzisiaj. Czy
tutaj zrobiłem. I tak dalej, ten plan, wracam się w tym momencie do miasta. Dawaj, gro. Dekardzie Kane'ie. Z co się porozmawiać? Dobry wieczór. Cześć, mój ukochany przyjacielu. Musiał pokaż, co masz ciekawego. Wow, 1500 do... Dwie dziurki i dwie jakieś tam umiejętności. 49, taki mamy zamiaszczy chemik. Krwawy golem, włócznia z kości, eksplozja trucizny, z ciekawego, złoto i tak dalej. Wysysanie życia, ożywienie, szkieletów plus 2. Plus 2 to ożywienie szkieletów maga, ja? Krwawy golem plus 3 do wybuchu zwłok. Przedmiot eteryczny, ja bym mógł to sobie w sumie kupić taki przedmiotcik eteryczny. Idziemy zawsze do Ashery, no i jeszcze do Kratiego. Później już po zagraniu sobie wezmę, no i... Witam. Nie to, nie to, nie to, nie to, handel. No i sobie w naszej zmiaszczej skrzyneczce poukładam różne typu rzeczy. Odporności na ogień, na błyskawice. Szans na zdobycie magicznego przedmiotu. Fajne buciki są, tylko żeby jeszcze jakby miał jakąś fajną odporność. Ja bym się bardzo cieszył z tego to powodu. Idziemy do Hrattiego. Będziemy kończyć odcinek. Poziom 25, prawie 26, tak? 25. Dzień dobry. Jo, jo. Naprawimy się, czego by nie. Odporność na zimno 20%. Odporność na ogień 36 obrony. Tego co ma ile obrony? 32 to. Aż takie dobre to nie jest. 65 do obrony. 95. A odporność na truciznę, jaką ma dużą. Szybkość odzyskiwania równowagi 25-40 pary. Do zręczności potrzebuję, żeby sobie tego typu przedmioty używać. Dobra. Cacy zamiaszczą. Idziemy w tym momencie do naszej skrzyneczki. A w tym momencie zakończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zostawcie jakiś komentarz. Do góry możecie dać, możecie też mnie zaskrybować, zasubskrybować jak chcecie. A i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Hejka, moi drodzy przyjaciele, pa pa.